bardzo ważne wynalazki w naszym życiu. Bez pozornie nie myśli żadnych zmian, nie jest dla nas naprawdę bardzo ważne. Gdyby w naszej gminie nie było naszej kochanej kanalizacji, śmierdziałoby nam się tak jak tutaj za mną. A nie, ja i to są, mamo! Koleżanki ze szkoły czuły smród na tego szafa. Nie martw się, będziemy mieć teraz nową kanalizację. Nie martw się, będzie dobrze. Nie, płot, proszę, nie. Nie potrzebujemy mnie płacić. Proszę. Nie proszę. Gmina Krzeszowice jest podzielona na 4 aglomeracje, jeżeli chodzi o kanalizację. Największa z nich to aglomeracja Krzeszowice. Do tej pory mamy podłączonej około 15 tysięcy mieszkańców w tejże aglomeracji. Natomiast teraz po wybudowaniu kanalizacji w Funduszu Spójności zostanie podłączonych dodatkowych 12 tysięcy mieszkańców, co pozwoli spełnić tą normę unijną. W związku z tym będzie podłączone 95% mieszkańców. No bo ścieki muszą być, nie? Odprowadzamy i woda, żeby płacić, tak? A są może jakieś negatywne strony oraz czy skutki tego, że jest pan teraz podłączony? Nie, nie, nie. W gminie Krzeszowice prężnie rozwija się sieć kanalizacyjna. Dzięki temu większa ilość osób ma możliwość podłączenia się do niej. Te działania pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. A czy są jakieś pozytywne strony tego, że masz pani tą kanalizację? Pozytywne. Muszę wyłożyć, martwić się, że mi zaleje, wyleje.